To jest gambit, około 4-letni psiak, dobrze zbudowany, waży pewnie jakieś 30 kg. Jaki jest gambit? Gambit jest psem mega energetycznym. To, że jest zamknięty za kratami, no to chyba jest największa bolączka tego psiaka. Niestety brak kontaktu z człowiekiem i brak stałego ruchu, no jest to coś, czego ten pies na pewno bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje. Gambit sięga tak ciut za kolano. Jest psiakiem w stosunku do człowieka przyjaznym, towarzyskim, lubi być głaskany, lubi być przytulany, chociaż w tej chwili podczas sobotnich spacerów najbardziej właśnie brakuje mu tego ruchu. Szukamy dla Gambita domu aktywnego, takiego, który lubi spacerować, może biegać, może jeździć przy rowerze. Na pewno nie podąży może od razu za człowiekiem, ale konsekwentnie uczony z przyjemnością będzie kroczył u boku swojego opiekuna. W stosunku do innych psiaków bywa różnie. No, schroniskowy bok rządzi się swoimi prawami, dochodzi między dużymi samcami do bujek, natomiast generalnie na spacerach nieźle. W koło mamy w tej chwili mnóstwo psiaków szczekających, a on grzecznie, ładnie sobie leży. Więc myślę, że z jakąś fajną, zrównoważoną suką na pewno by się dogadał. No cóż, bardzo czekamy na dom dla Gambita. Troszkę nam się chłopak zasiedział. Mamy nadzieję, że ktoś w końcu go wypatrzy, bo na pewno gdzieś czeka na niego dom, tylko jeszcze go nie zauważył. Z ciekawostek, Gambit uwielbia pływać, więc jak ktoś na przykład żegluje, ma swoją łódkę, to myślę, że on będzie w niebo wzięty. Uwielbia wodę, uwielbia się kąpać. Polecamy Gambisia do adopcji. Gambiś, cześć misiu, cześć.